A teraz moi drodzy, zamykamy oczy i przenosimy się do lat 90. Jest 1994 rok. Mamy 9 lat. Jest piękna, niedzielna, słoneczna pogoda. Właśnie wróciliśmy z rodzicami z kościoła. Wchodzimy do salonu, odpalamy telewizor i włączamy program Polsat. Pierwsza Prywatna telewizja w naszym kraju, a tam w każdej niedzielę disco Relax. disco Relax. A w tym kanale. Przegląd wszystkich kapel Disco Polo z kraju ze świata. Słuchają rodzice i słuchasz i ty. Chłoniesz jak gąbka pierwsze teksty. Ślinisz się jak zobaczysz w teledysku kawałek pośladka. Niezbyt wyszukane dźwięki z klawisza, prosty wokal przez krytyków określany mianem chuj oraz idealistyczne teksty ku grozie polskiego świata fonograficznego przyciągały całą rzeszę publiczności. Disco Polo słuchał kurwa każdy. Potem weszła telewizja satelitarna i kablówka, a tam MTV i Viva i powiew nowej muzy. W kioskach pojawiły się czasopisma Brawo i Popcorn, moda na Disco Polo powoli gasła, a myśmy zachwycali się zachodem. Polska scena muzyczna zaczęła rozwijać się w nowych kierunkach, Poszerzając wachlarz fonograficznych i świeżych muzyków popowych, rockowych, hip-hopowych oraz związanych z nurtem dance i elektronicznym, audycje poświęcone disco polo zostały ściągnięte z anten. Disco polo umarło. Niestety, rozwój internetu i portali społecznościowych spowodował, że ludzie zaczęli powracać do prostych melodii oraz na innych tekstów na taką skalę, że historia zatoczyła koło. Nastał ponowny boom na skoczne melodie. Słuchacze Disco Polo wyszli z cienia, dumnie prężąc klatę i słuchając na pełną petardę Zenka w swoich autach. Disco Polo już nie było pase. Zaczęło być religią i fanatyzmem. Na każdej imprezie dochodziło do strogich sprzeczek między zwolnikami, a przeciwnikami tego gatunku muzycznego. Nieważne, czy to była wigilia, chrzest, dziecka, komunia, czy impreza filmowa. Disco Polo grano wszędzie i grają wszędzie. I moglibyśmy tak gadać jeszcze kilka godzin, ale nawiązując do mojego całego wywodu, w tej złotym okresie disco polo powstał zespół Ekstra Mocni, którego wokalistą jest mój nowy gość, czyli Piotr Durda. Witam, witam bardzo serdecznie. Piotrze, no powiedz mi, jak to się powstało w ogóle, te całe twoje disco polowanie, od czego to się zaczęło? To jest historia, którą opowiadałem wiele razy, pewnie brakłoby nam dzisiejszego wieczoru, żeby opowiedzieć to tak w całości postaram się lekko skrócić tą historię. Zaczęło się od tego, że nie miałem zespołu, a zgodziłem się na zagranie imprezy takiej okolicznościowej. To były urodziny 18 kolegów. Złożyłem na szybko zespół z chłopakami i zagraliśmy tą imprezę. To była taka impreza tak jak mówię, urodziny i tak dalej. Wszystko fajnie, ładnie pięknie i kolega, który już wcześniej grał troszkę takie disco polo właśnie robił grał z nami w zespole. I mi się to bardzo spodobało, że robi swoje kawałki i tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie robić swoje kawałki, jeździć po całej Polsce, tak i grać właśnie te swoje utwory, niż po prostu klepać cudze utwory. No i tak też się stało, że pewnego pięknego wieczoru troszkę się zasiedzieliśmy, że tak powiem. Um, tak, było bardzo dobre zasiedzenie. I na drugi dzień tacy, lekko oszołomieni, bym powiedział, wstaliśmy i pomyśleliśmy, że. A może coś zrobimy? I ja miałem taką melodyjkę w głowie, on to usłyszał, zaraz zrobił na klawiszach jakiś podkład. Ja wziąłem kartkę, napisałem w 10 minut tekst i tak powstał nasz pierwszy utwór Moja Mała. Nagraliśmy go w stolarni u kolegi, tam mieliśmy pierwsze studio, oryginalna stolarnia, nie? czyli grubościówka, wszystkie sprzęty i tak dalej. No i nagraliśmy właśnie ten utwór tak na szybko. A później puściliśmy ten utwór na płytce, zanieśliśmy do DJ-a, tutaj do naszego e, klubu lokalnego Zarzeczańskiego. Nie wiem, czy mogę mówić nazwę, bo oczywiście lokowanie produktu, ale <gry> każdy chyba wie, o, o jakim klubie mówię. Jest to klub Sydney. E, tak, i tam właśnie na sali disco e, pierwszy raz mogli e, usłyszeć e, Państwo piosenkę Moja Mała, no i, i tak też e, to poszło. A następnie, następnie nagraliśmy drugi utwór, również w stolarni, czyli totalna, pełna amatorka, aż do momentu, gdy byłem właśnie w tym wcześniej wspomnianym klubie, tak zupełnie prywatnie bawiąc się, bawiąc się świetnie i grał tam zespół Megustar. I tak jakoś się stało, że ja się z menadżerem tego zespołu po prostu gdzieś tam spiknąłem na sali. I zaprosił mnie na backstage, żeby tam porozmawiać przy, przy szklance wody. No, i ja oczywiście gdzieś tam lampka mi się w głowie zaświeciła. wiadomo. Myślę, dobra, spoko, pogadamy. Pogadaliśmy przy tej wodzie i puściłem mu po prostu z telefonu na Strzenkowałek. Miałem petrujkę zapisaną na telefonie. No i hmm. mówi tak. Dobra. To jutro gracie przed megustarem gdzieś tam w lubelskim zajanowym trzy kawałki, zobaczymy jak wyglądacie na scenie, jak będzie git, no to będziemy działać no i ja wróciłem do domu wczesnym rankiem o tak, trochę się zasiedzieliśmy przy tej wodzie wróciłem wczesnym rankiem, udało mi się jeszcze napisać na Messengerze wiadomość grupową do, do chłopaków, że gramy tam o tej i o tej dzisiaj no i pojechaliśmy, nie? Pojechaliśmy trochę na wariata, nikt nie wiedział co bardzo o co chodzi, co mamy robić, no ale wiadomo wizja bycia gwiazdą Disco Polo tutaj nas po prostu tak podnosiła na duchu, że nie patrzyliśmy na, na to, że tak naprawdę, no, totalna amatorka, nie? No i pojechaliśmy, wystąpiliśmy, zagraliśmy trzy kawałki, później posiedzieliśmy z chłopakami jeszcze parę godzinek, no i tak też się stało, że menadżer powiedział, że robimy to, nie? No i już wtedy spoko, wiadomo, kasa poszła w ruch od menadżera. Nagraliśmy fajny teledysk na, na fajnym poziomie, puściliśmy na YouTube'a, no i już się zaczęło jakby to wszystko po kręcić, nie? Menadżer Megustar was zaprosił do tego Jana Lubryskiego. Okolice, no. Okolice Janowa Dobra, pojechaliście na Wigurę, zagraliście, że tak powiem, hałturę. no ale mieścił swoją nazwę? Mieliśmy swoją nazwę, tylko że właśnie nie wiem, czy znowu mogę użyć nazwy, bo to też będzie, można no, powiedzieć... Jesteśmy wolnościowym kanałem, więc... No, bardzo dobrze. Nazwa była piękna, wdzięczna, zespół BOLS. Tak. No. Czekaj, poczekaj chwilę. Na, na, na początku nazywałeś się BOLS? Tak. Tak, zespół Bols. I oczywiście nie, proszę nie kojarzyć z żadnym tam napojem wyskokowym. Łódka Bols była, tak. E, tak, tak. Także taki był początek. No tak, coś czuliśmy, że ta nazwa nie do końca jest chyba fantastyczna. Natomiast nie mieliśmy lepszego pomysłu. Byliśmy zajęci po prostu tworzeniem muzyki Disco Polo, a nie wymyślaniem nazw. Także później nazwę ekstramocni wymyśliła nam wytwórnia, do której właśnie dołączyliśmy. Także no, to muszę się przyznać, to, to nie był nasz pomysł, nie? E, nazwa ekstramocni, to tam siedzieli, wytwórnik, minili ostro. E, były różne propozycje, była nazwa mega mocni, coś tam, coś tam, już nie pamiętam. No i właśnie ekstramocni. Stwierdziliśmy, że brzmi tak, no tak mocno, nie? Mocno i to ekstra, fajnie, fajne połączenie, a poza tym ponoć, bo ja nie pamiętam tych czasu, bo. Bo jestem, e, Pesel mam e, po prostu zbyt świeży. E, ponoć były takie papierosy ekstramocne i pamiętam, że tak właśnie ludzie kojarzyli nas. Gdzieś łatwo było tą nazwę skojarzyć takim osobom e, z tym Peselem nieco e, starszym. E, po prostu kojarzyli tą nazwę, nie? I, i, i to było takie no to, spoko. To u was tak dosyć gładko poszło, nie? Bo wiesz, tu tam, wiesz, napiłeś się drina z menadżerem, on pewnie, pewnie zwęszył siano, kacę, <laughs> że oni tu mogą dobrze jeszcze mi zarobić i, i gdzieś tam no poszło, tak, tak? to jest jego zadanie, nie? To wiadomo, że to, my kojarzymy jakoś menadżerów jako takich po prostu sępów, e, którzy wykorzystują e, artystów. Natomiast e, tutaj był bardzo fajny układ i naprawdę było to spoko. Ja wychodzę z założenia... Takiego, że jak ja mam być artystą, który nie da nikomu zarobić, bo on nie, nie, nie pozwoli siebie sprzedawać komuś, żeby ktoś się na tym dorabiał, na tym, że ja jestem artystą yy, i mam zagrać pięć koncertów w roku. To bez sensu, nie? Ja wolę zagrać 100 koncertów w roku i odpalić komuś kasę za to, że ma kontakty znajomości, wie jak sprzedać, wie gdzie uderzyć, wie gdzie zadzwonić i tyle, nie? No, to to prostu Menadżera w ogóle robota jest taka, że Wy po prostu przyjeżdżacie na miejsce koncertu na gotowe, nie? Ty się tam mówiasz i niczym nie przyjmujesz, tylko wiesz. gościem mówi, tak, to jest, to jest, to tu jest cena, to jest, jest twój mikrofon, śpiewasz to, to to, wchodzicie o tej godzinie, o tej godzinie schodzicie i kuranara nie? Tak, i tak, tak powinno wyglądać, natomiast w branży Diskopolo wygląda trochę inaczej. A jak to? E, menadżer e, parę razy z nami jeździł. Mieliśmy też tour menadżera, także grubo brzmi. E, i, I w sumie spoko bardzo funkcja. Jeździł z nami. Tomek. Pozdrawiam. Nie wiem, czy, czy będzie słuchał, ale jak słucha. Jak będzie słuchał, to pozdrawiam. E, Tomek z nami jeździł, był naszym tour menadżerem i faktycznie dużo ogarniał, często kierował. To była duża pomoc. <głos> <głos> Chyba najważniejsza. E, a tak naprawdę to w branży disco polo czasami robiło się cztery koncerty w jednym dniu. Więc tam nie było za bardzo co tak jakoś organizować, przygotowywać. Tylko to, to był jeden wielki spontan freestyle. Po prostu wpadaliśmy pach, pach, pach szybko na scenę. Rozkładaliśmy sprzęt. Nikt za bardzo jeszcze się nie zaklimatyzował w pomieszczeniu, a my już graliśmy drugą piosenkę, nie? Także, także tak to wyglądało. A później szybko sprzęt. Pach, 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 kasa, jedziemy na następną jakąś. E, wichurę, jak to wcześniej powiedziałeś, e, no, graliśmy w różnych miejscach. E, nie, nie chciałbym nikogo obrazić, ale były no, niektóre miejsca takie dosyć, dosyć ciekawe, e, jakieś małe wioseczki, co nie oznaczało, że to były gorsze koncerty, bo jednak. Jednak czasami właśnie na takich mniejszych miejscowościach, w takich mniejszych miejscowościach te koncerty były dużo przyjemniejsze. Nie? No przy takim natłoku koncertów to można płyty pomylić, nie? bo tam wpadaście płytę i później... Nie, my byliśmy mądrzejsi, mieliśmy kartę SD. <laughs> <laughs> Wrzucono mi już po prostu w raku, którego mieliśmy, mieliśmy po prostu raka w raku. Standardowo każdego zespołu Disco Polo jest odtwarzacz, Profesjonalny odtwarzacz i tam jest albo pendrive, tylko że pendrive no to trochę lubią coś tam wyskoczyć albo coś, więc wszyscy grają na kartach. Także mm -hmm. płyta to jest taki stereotyp. Okej, okay. a ten. A wokale też tam miałeś nagrałem? Y <laughs> nie wiem, czy mogę tak powiedzieć. Znaczy, różnie bywało, że tak powiem. Staraliśmy się oczywiście wszystko dogrywać na żywo, nie? Ja zawsze śpiewałem, zawsze śpiewałem, zawsze śpiewałem do mikrofonu. Nigdy nie było tak, że nie wiem, miałem mikrofon wyłączony. A tu leciała po prostu MP3, taka, która jest na YouTubie, nie? Ale fakt, faktem wspomagaliśmy się jakimiś baking, baking wokalami. Nie wiem, czy ja to dobrze wymówiłem po angielsku, ale to mniejsza już z tym. Taki, e, pół pewnie, tak, i taki pół playback pewnie. Taki pół dokładnie, dokładnie. E, powiem tak, wydaje mi się, że gdyby zespoły Disco Polo zaczęły grać, próbować grać wszystko na żywo, to ludzie by nie przychodzili na koncerty. Bo tego się nie da zagrać, żeby zabrzmiało tak jak w oryginale. Jak masz zespół rockowy, w którym jest gitara, bas, perkusja, wokal i jeszcze tam druga gitara na przykład, albo klawisze, to oni tak nagrywają tą płytę, że nie ma... 400 ścieżek, tylko właśnie jest gitara prowadząca, gitara solowa, perkusja, bas i klawisze. I później wychodzą na scenę i oni są w stanie to samo zagrać. A my, jak robimy kawałek, jak robiliśmy, w sumie głównie kolega z zespołu Michał, e, pseudonim Bocian, e, którego też pozdrawiam, jak robił kawałek, ja czasami pomagałem właśnie w tym tworzeniu, no to my tam nakładaliśmy cuda. Tam, tam było 15 gitar, yy, nie wiem, kilka, kilka basów. Yy, o klawiszach to już nawet nie będę wspominał, ile tam tego było, i, i oczywiście mieszaliśmy te barwy i tak dalej, także później to jest nierealne, żeby to odtworzyć na scenie i żeby zabrzmiało, chociaż troszkę jak w oryginale. Także wszyscy, wszyscy po prostu lecą Cę trójki, ale są zespoły, które naprawdę bardzo mocno się angażują w to, żeby jak najwięcej dograć na żywo. i No i my też się staraliśmy. Mieliśmy perkę, e, mieliśmy gitarę, no i ja zawsze śpiewałem. Nie? Czasem lepiej, <laughs> czasem gorzej, ale, ale, ale śpiewałem. Piotr, powiedz mi w ogóle jak to się stało, że w ogóle zacząłeś śpiewać, bo zrobiłem mały research nie? i tak sobie się wpiszę w Google najprostszym pro, bo, sposobem Wuję Google e, wpisuję Piotr Durda no i jedziemy. No, nie pojechałem za daleko, bo dużo nie znalazłem, ale no. znalazłem, że brałeś udział w talent show w Ulanowie z Olą Kuśmider, na której tam plumpkałeś na gitarze gdzieś tam. Nie? No, faktycznie, ja czasami też sobie, sobie sprawdzałem, co tam, co tam ogólnie jest w internecie. No to bardziej oczywiście pod nazwą Ekstremocji, to było tego więcej. Na YouTube jest, jest sporo. Natomiast jak faktycznie gdzieś tam sprawdzaliśmy z chłopakami i sprawdziłem Piotra Durda, to właśnie. Odgrzebałem te, 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 te właśnie, ten artykuł o tym, o tym talent show w Ulanowie. Faktycznie było coś takiego. Akompaniowałem właśnie wtedy Oli. Ola wtedy chodziła do, do liceum tutaj w Nisku, ja jeszcze do gimnazjum Zarzeczu, ale znaliśmy się z gimnazjum za Zarzeczu, bo z Olą tworzyłem zespół. To był pierwszy zespół, jaki założyłem właśnie. Mieliśmy... Znaczy, ja miałem wtedy 13 albo 14 lat. Zespół się nazywał Aterventus, z łaciny ponoć, bo ja w sumie tego nigdy nie sprawdziłem. Czarny wiatr, trochę nas poniosło. Myślę, że to. Letni wiatr. No właśnie. Ja myślę, że to gdzieś tam wychodziło z tego, że, że lubiliśmy muzykę rockową i chcieliśmy, żeby to tak mocno brzmiało, tylko że nie przemyśleliśmy tego, że my w sumie zrobiliśmy zespół na wesela, nie? <laughs> Więc trochę gruba nazwa, jak na zespół weselny Aterwentus. E, no. A teraz, proszę Państwa, przed wami Ventus tak, tak. zagra. E, majteczki w majteczki. W <laughs> Dokładnie. W wersji growlowej e, tak. tak. to mniej więcej wyglądało. Pamiętam wtedy właśnie w Domu Kultury w zarzeczu. E, na starych takich po prostu kolumnach CK i, i starym mikserze, power mixerze cK graliśmy, te mikrofony. To nic tam nie działało po prostu. Ale naprawdę wtedy chcieliśmy i graliśmy sporo, dużo prób robiliśmy, bardzo fajne czasy. Pamiętam, kartowaliśmy łzy Agnieszka tam często jednocześnie odbywały się zajęcia tańca w zarzeczu. I, i, I tam pani ta, która prowadziła, yy, skarżyła się, że już nie może słuchać Agnieszka już tutaj nie mieszka <gry> czy coś ten deseń. Ale o co mi chodziło z tymi starymi kolumnami, z tymi z tymi mikserami, itd. Chodzi o to, że od dłuższego czasu za zarzeczu jest nowoczesny sprzęt. Tam za, za grubą kasę po prostu, jakieś dofinansowanie poszło z Unii itd. No i tak dalej. No i po prostu kiedyś mnie naszła taka refleksja, że Kurczę, nikt z tego nie korzysta. Przecież my, jakbyśmy mieli ten sprzęt, to matko boska, to byśmy się tam pozabijali chyba eee, o, o, o to wszystko, nie? Taki mikser, coś tam, mikrofony, takie, śmakie, do perkusji, do tego, eee, pojemnościowe i tak dalej, no, no, no Meksyk, nie? To tak na marginesie. I moi drodzy, apel do wszystkich kapel z Polski, w Zarzeczu mają zajebisty sprzęt, <laughs> dawajcie za Zarzecza, nie używa nikt. <laughs> no ciekawe, ale to tak no w ogóle <laughs> wspomniałeś o, tekst, o tekście, że pierwszy napisałeś sam tekst, a później mhm. pisałeś w ogóle teksty do swoich piosenek, czy to, bo wiem, że jest taka opcja, że jest kilka osób w Polsce, którzy piszą teksty i po prostu mhm. jedna kapela sobie wykupuje tekst do piosenki i robią hit. No wiesz co, jeśli chodzi o nas, to było różnie. Pierwsze teksty tworzyłem ja, też może tak, razem tworzyłem te teksty, niektóre z Michałem, wcześniej tutaj wspomnianym, którym, który robił muzykę. Ym, jeden tekst napisał Michał, tylko i wyłącznie, a ten kawałek, o którym wspominałeś, dodając posta właśnie, że, że się pojawię tutaj u ciebie, dzięki za zaproszenie, hmm, nie e, to do... ten kawałek, który ma tam najwięcej wyświetleń na YouTubie, to właśnie napisał znajomy mojej mamy, Pan Zenek Miszewski, e, którego też serdecznie pozdrawiam. Dużo tych pozdrowień chyba będzie dzisiaj. No jak e, dużo wiesz, że jesteś znaną e, osobą, no to wiesz, to bo już wszystkich pozdrawił. E, tak. E, pan Zenek napisał e, ten tekst i naprawdę fajnie to siadło, nie? Przewertowałem Wasze utwory na YouTube. E, no i co? I no właśnie, no ten kawałek no prawie 3 miliony wyświetleń. No to jest zajebiście dużo. Fakt, że są utwory disco polo, które no mają po kilkadziesiąt, nie? Mhm. No ale dobra, no z, z, z takiego małej miejscowości jak Zarzecze... Y Przepraszam, tutaj malutka dygresja, muszę o tym powiedzieć. Zarzecze nie jest taką małą miejscowością, ponad 3000 mieszkańców. Dobrze. Czyli lokalnym patriotom. Widzisz, i Zawsze, ale zawsze ale ja tego powiedziałem. Wiochę, wichury. No, tylko A Ulanów jest miastem, i ma 1200, nie? Ja to, za, zawsze mnie to boli po prostu. I, i, A macie i, jakieś i, animacje za rzeczy versus Ulanów? Nie, nie, tak, nie, nie, absolutnie. Ale Karnobrzeg? to tak, nie, 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 mamy, nie mamy. E, za rzeczy to odwiecznie się Skórzowem nie lubi, nie? Ale, ale to... To, to Skórzowa nikt nie lubi podobno. No. Ja nie wiem, nie wnikam. Dobra, mieszczę z tym. Wracając do pytania. Ten utwór, który ma tytuł Porwał wiatr. Porwał wiatr miłości smak, pozostawił wielki zal. Zajebisty, to czy zajebisty? No wiesz, ja tam w Disco Polo się znam, wiesz, jak gówna poezja, ale, ale, to później wytniemy. E, ten, e, chyba. Nope. E, no zajebiście, wiesz, fajnie wchodzi w wokal. W końcu Ciebie słychać na tym wokalu. Na początku, wiesz, czysto tam wchodzisz i sobie się, no, petarda, no. I co? I ten utwór i i, 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 i cisza dalej. O Was, e, o Was. Po tym utworze... E... Aha, bo chodzi Ci chyba o to, że po prostu jakby nie zrobił się wokół nas jakiś tam mega szum. Czy wiesz? No, czy, czy, komentarze czy... tam wiesz, ludzie tam no, wiesz, rozsypały się komentarze, wszystko, wszystko fajnie poszło. No, 3 miliony wyświetleń to jest dużo. E... No ale później wy, wy nie poszliście za tym ciosem, nie? Mhm. E, tak, to tutaj masz rację, nie poszliśmy e, za późno, poszliśmy za ciosem, bo my nagraliśmy następny utwór dopiero za rok. Mhm. E, za te Czarne Oczy który wydaje mi się, że też był w, na poziomie podobnym, ale nie poszedł tak dobrze. To, nie wiem, mamy z pół miliona wyświetleń, ale fakt faktem po prostu trochę zawaliliśmy, nie? To, to, to mogę powiedzieć otwarcie, że po prostu jakby yy, nie skupialiśmy się na tym, żeby po prostu cały czas coś nagrywać, żeby nie wiem, co trzy miesiące, co cztery miesiące wypuszczać teledysk i cały czas, żeby podsycać ten ogień, nie? Nie dopilnowaliśmy tego, i ja myślę, że, że to jest przyczyną, że właśnie jakby gdzieś tam dalej nie zaistnieliśmy. Bo Porwał Wiatr, to myślę, że był fajny punkt wyjściowy do czegoś większego. Nie? Mm -hmm. Bo dobrze siadł ten utwór naprawdę i ja z niego jestem osobiście dumny, bo naprawdę brzmi na poziomy. Plus ten tekst, który naprawdę jak na disco-polo, to nie jest banalny. No, wiesz, i opowiadał o tam miłości tak. z tej, no jak to się smutnej i coś takiego? Tak, tak. Dobrze no, to zinterpretowałem, e... bo to no, wiesz, każdy inaczej tam interpretuje. Tak, smutna, smutna historia, ale myślę, że z takim jakimś tam pozytywnym jednak wydźwiękiem. Ale taka nomenklatura, którą dobrał właśnie Zenek Mis Miszewski, no to. Mało przypomina nomenklaturę klasycznych kawałków disco polo, nie? Mm -hmm. chociażby wcześniej wspomniane majteczki w kropeczki. Ja troszeczkę tam naniosłem lekkie zmiany do tego tekstu, mm -hmm. bo w ogóle na refrenie to tam się Zenek za bardzo rozwinął <gryw> i tak się obawiałem, że to może być trochę za grubo, jeśli chodzi właśnie o, o disco polo, nie? Bo to też nie może być za trudne. No, nie nie to nie zajmę Słuchaj, disco polo wywodzi się, że to ma być prosty, infantylny tekst i wiesz, umpa, Ta. umpa, 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 no wiesz. No, no ale to jest spoko. No wiesz, Wie. idziesz na zabawę, gdzieś tam na dyskotekę. Nie wiem, tutaj, dajmy na to, pracujesz od poniedziałku do piątku. Masz głowę z zabitą. Jesteś skupiony na jakiejś trudnej pracy i tak dalej. No to dajmy sobie spokój, nie? Przychodzi Słuchaj. sobota. No to, to disco polo, tak wiesz, tak jak klasyk powiedzenia. Nikt nie lubi, wszyscy znają. Mm -hmm. Tak? Czy nie? Tak, szczególnie na weselach to widać. No nie? Słuchaj, no szczerze, ja grałem przez kilka lat. Wesela też grałem jako tam. Można nie powiedzieć DJ, tylko puszczałem po prostu muzykę, bo DJ y, to sobie tam miksują i, i, i są profesjonalni. E, no dobra, ale byłem jakoś też w Udzirę i prowadziłem kilka imprez, już wesel urodzin różnych tam imprez. E, no i tak, no na weselach musi być disco polo, No nie ma bata. no. no. Bo to wiesz, no ludzie się nie bawią, no jak jest wódka alkohol, to musi być Disco polo. i tego nie ma przebacz. Było raz, pamiętam, yy, yy, państwo młodzi ze mną rozmawiali przed weselem. Yy, będzie wino i nie będzie dzisco Ja my to akurat to dla kogo wy czy to od to Dla siebie czy dla, dla, dla gości, nie? No nie no to masagra. Yy... Zresztą, raz na jakiś czas można się wygupić. Czy będziesz, czy słuchasz e, metalu, rocka, techno, czy wszystkiego? Raz na jakiś czas możesz iść po prostu na, 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 na to wesele i, i pobawić się przy disco polo i nic, nic, nic ci się nie stanie, i wiesz. No. Nie no, jasne, że tak. Ja na przykład zaczynałem swoją przygodę z muzyką od Iron Maiden. Gdyby nie ten zespół, nie wiem, czy sięgnąłbym po gitarę. A skoro sięgnąłem po gitarę, no to wszystko się zaczęło, bo ja jestem gitarzystą i Zaczynałem od gitary. Bardzo lubię ten instrument. Do tej pory sobie brzdąkam. Często, jak, jak gdzieś są jakieś spotkania, no to zawsze mój wspólnik Patryk. Gdzieś tam, gdzieś tam ostrą, Piotrek, tylko gitarę weź, Piotrek, tylko gitarę weź. I zawsze lecimy. Jakiś tam standardowy repertuar, jam, whisky i tak no, i właśnie, też Jam, nie? To, to były moje początki. Po prostu byłem zakochany w tym zespole, w muzyce, w twórczości, w historii Ryśka Ridla. Do tego stopnia, że gdzieś raz mi się przyśnił nawet, nie? że graliśmy sobie razem w pokoju mnie w Zarzeczu. Także dosyć, dosyć grubo. Ale właśnie, ja zaczynałem od muzyki Iron Maiden, no heavy metal, pełną gębą. Bardzo fajna muzyka. Oczywiście później to wszystkie inne metaliki, nie metaliki, yy, Anthrax, Megadeth i tak dalej. Byłem zresztą na koncercie wielkiej czwórki w 2010 roku. Be na bemowie. Na bemowie też byłem. No to fajnie, to byliśmy razem na koncercie. Nie? Ja miałem 14 lat, pamiętam. Już w drodze na te koncerty było ciężko, pociągiem jechałem tu ze Stalowej, pewnie razem jechaliśmy, nie no, wiem, czy... ja wynająłem nie? busa, bo mieliśmy taką pakę zgraną ze Stalowej Aha, Woli, to jechało Dobra, już dobra. Tutaj. my tutaj jechaliśmy autobusem, było trochę osób też właśnie wybierających się na ten koncert. Dobrze wspominam, rok później byłem na Iron Maiden właśnie, wcześniej wspomnianym, też na Bemowie. Także fajnie, fajnie Skoro nawiązałeś do Iron Maiden, to w stalowej woli będzie 25, może 27 sierpnia, festiwal metalowy, na którym zagra były wokalista Iron Maiden. Ten pierwszy? Paul Diano? Blaze Bayer, który nagrał Aha, dwie płyty. Okay. Albo trzy okay. nawet. Właśnie, bo ten, ten pierwszy to nie wiem, co tam się z nim dzieje, bo pierwsza płyta Iron Maiden, Iron Maiden, e, no to właśnie Paul Diano, świetna płyta, miałem ją. Przepadło. Wiesz, tu był taki przy... no. Był u nas gość Marek Zaremba, który był na tych koncertach. Na Iron Maiden był chyba ze 23 razy już. Marek, jeśli powiedziałem źle, to napisz w komentarzu. No ale no, był na dużych koncertach i on właśnie organizuje ten, e, ten festiwal. Popatrz, jaką ci reklamę, Marek, robię. Zapraszam na Steel Fest, się nazywa Steel Fest na, YouTube, na Facebooku, można znaleźć. Bardzo Były wokalista Iron Maiden w Stalowej Woli, 27 e, sierpnia. E, dobra, e, ob obgadaliśmy disco polo, twoją przygodę z muzyką. E, porzuciłeś śpiewanie, Zabrzmiało, zabrzmiało smutno i groźnie. No, nie porzuciłem, bo dalej coś tam śpiewam dalej coś, coś, coś brzdąkam. Ale fakt, jeśli chodzi o zespół, no to nie gramy. Nie gramy. Tutaj myślę, że bardzo pomogła w tym, żebyśmy nie grali, pomogła nam pandemia. Rok 2020, zablokowali koncerty, zablokowali granie, wszystko. Czy znaczy, pandemia zablokowała cały, cały, cały kraj? No, to, no, i tak, to jest tak. najgorszy błąd naszych rządzących, moim zdaniem, oczywiście. E, no dobra, e, pandemia was przyblokowała. Po, po pandemii można powiedzieć, nie podnieśli się, czyli nie wróci się do grania. Czym się teraz zajmujesz? E, zajmuję się branżą finansową. Mm -hmm. e, tak, tak. E, oj. Ciężko tutaj jakoś to w jednym słowie określić, tak? Bo, bo, prowadzę firmę ze wspólnikiem z Patrykiem, a firma zajmuje się oszczędzaniem przede wszystkim dla klientów, kredytami i ubezpieczeniami. Nie? Czyli y y pojęta y y branża finansowa. Y y jak mi ktoś mówi teraz <laughs> kredyt bank, y pożyczka, to kurwa aż mam nerwice, nie? No bo żyjemy w takich czasach, że to jest totalne skruszenie. To, co banki wyrabiają, kredyty podnoszą, e, ubezpieczenia rosną, e, raty rosną, inflacja rośnie i wiesz, ludzie są już wykończeni tym wszystkim. Wiem. Na rynku mamy tyle tych placówek e, bankowych, że no... Te dzwonki z banków i tak dalej, te panie, które gdzieś tam wciskają kredyty przez telefon. Wiem, wiem, wiem o co chodzi, bo jakby mam z tym styczność codziennie. Um, działam już w tej branży w sumie sporo, i, i mam klientów, którzy brali kredyty w czasach niskich, stóp procentowych, mam klientów, którzy biorą kredyty teraz. I. I ja znam te problemy, nie? Bo ja z tymi ludźmi rozmawiam, bo, bo dla nas klient to nie jest po prostu jakaś osoba, która przychodzi, żeby ją tylko naciągnąć, żeby wzięła jak najwięcej kredytu i, i po prostu szybko to zrobić i, i, i wziąć kasę i dziękuję, do widzenia. Tylko to są osoby, z którymi mamy cały czas relacje, z którymi rozmawiamy, którym pomagamy, bo tak jak wcześniej powiedziałem o tym oszczędzaniu, to my nie zostawiamy klienta z tym kredytem właśnie i radź sobie chłopie, nie? Tylko my cały czas analizujemy te kredyty czy ubezpieczenie, które zrobiliśmy i sprawdzamy, czy, coś nie można, czy czegoś nie można gdzieś przenieść. Nie? I na przykład teraz mamy takie sytuacje, gdzie banki troszkę obniżyły marże, bo na WIBOR nie mamy wpływu. Nie? Banki obniżyły marże i po prostu przenosimy kredytów z jednego banku. Do drugiego, bo widzimy, że jest lepsza oferta i dzwonimy tam, panie Krzysztofie, na przykład. Możemy pana przenieść do innego banku, my tam nawet możemy opłacić na przykład panu wycenę. Jak pan wykupił u nas taką opiekę finansową. To już może, może później do tego nawiążę. Tak czy siak, możemy pana przenieść, przenosimy i ma pan oszczędność na racie, na przykład 200-300 zł. No, myślę, że to jest spoko. Nie? No pan... dobrze. Nie to wiąże się z jakimiś kosztami dla klienta? Koszty są tylko sądowe, tego, tego, nie, tego nie unikniemy, ale to spoko, brzmi strasznie, ale, ale chodzi tylko i wyłącznie o wykreślenie starej hipoteki poprzedniego banku i wpisanie nowej. Tak jak wspomniałem, jeśli chodzi o wycenę, to, to my to pokrywamy dla naszych klientów, to jest taki właśnie ukłon z naszej strony. I, I w sumie, jeśli chodzi o koszty, to praktycznie tyle, nie? Ile razy w ciągu okresu kredytowania można tak zmienić te warunki? Wiesz co? W sumie to nie ma ograniczeń. Jak się tak orientowaliśmy po bankach, to, to nie ma. Teraz będziemy znajomego przenosić trzeci raz. No. Także no, taki dosyć. I za każdym no, razem to jest no, korzystne tak. dla niego, tak? Tak, tak. No bo gdyby nie było korzystne, no to mm -hmm. bez sensu manewr. Nie? A to jest taka osoba, która bardzo mocno liczy. jest tam jest, Oszczędność jest wyliczona co do grosza, nie Także wszystkie koszty jakichś tam dodatkowych ubezpieczeń, kart kredytowych, cudów, wianków tego typu wszystko to e, wyliczamy. E, I tutaj właśnie chciałbym nawiązać do tego, że często ludzie mają takie, takie myślenie, że, że kredyt, na 30 lat, to jest na 30 lat i koniec. Taki cyrograf, i tak wszyscy oczywiście mówią, że, że dom nie jest Twój, tylko banku. O 30 lat masz związane ręce i tak dalej. No nie, no tak, tak nie jest, bo kredyt właśnie można przenieść, można nadpłacić, spłacić wcześniej. Często ludzie na przykład wzięli wcześniej kredyt na mieszkanie, później chcą wybudować dom, sprzedają to mieszkanie. Spłacają ten kredyt hipoteczny, który mieli wcześniej i biorą drugi kredyt nie? I, i budują na przykład dom. Często jest tak, że, że są osoby, które mówią, wiesz, ja nie biorę, nie biorę kredytów, ja pochodzę z takiej rodziny, że, że się nie bierze kredytów i coś tam, coś tam. Tak, tylko, się oka tylko okazuje się, że yy, dostali mieszkanie po jednej babci i po drugiej babci i sprzedali te mieszkanie i wybudowali sobie piękny dom. No weź, I, wszystkim tak, tak, mówią, można no, I wszystkim dookoła mówią, wiesz, no, to dom bez kredytów i tak dalej, bo wiesz, ja nie biorę kredytów, o, ja nie pozwolę na to, żeby mój dom był własnością banku i tak dalej, a nie jest własnością, no jest hipoteka, fakt faktem, że hipoteka to jest no, prawo, prawo banku do, do twojej nieruchomości, gdyby coś tam się działo z niespłacaniem kredytu, ale nieruchomość jest twoja, no. Twoja firma jest po prostu takim opiekunem klientów bankowych, można tak powiedzieć? To jest nie wiem, no tak. No. Tak, tak. No my to tak nazwaliśmy, opieka finansowa, bo, bo, bo robimy tak, żeby naprawdę klient czuł, że my się nim opiekujemy. Nie? Chodzi o to, że u nas można wykupić pakiety po prostu na stronie takiej opieki. My analizujemy wszystkie Twoje, twoje zobowiązania, czyli kredyty, ubezpieczenia, tego typu rzeczy. I sprawdzamy, czy możemy coś z tym zrobić. Jak nie zrobimy przez rok, nie znajdziemy nic, to zwracamy kasę za ten pakiet i dziękuję. Ale zazwyczaj coś zawsze można przenieść. Nie? Ubezpieczenia, no to sam wiesz, bo, bo na pewno masz ubezpieczone auto i tak dalej, że jedna firma wyliczy ci to ubezpieczenie, to samo ubezpieczenie OC na 1000 zł, a w drugiej zrobić za 400. Nie? I, I my to po prostu sprawdzamy wszystko. Przeliczamy i jak coś tylko możemy zrobić, to dajemy info i to robimy. Nie? Czyli można powiedzieć, że jesteście takim platformą Ceneobankową? Hmm. Można. No można, może tak... Ceneobuś wyszukuje takie oferty. Tak, nie? Tak. No to można, można by tak powiedzieć. Nie? Tylko my tego nigdzie tam nie upubliczniamy, tylko po prostu to jest dla naszych klientów, którzy, którzy właśnie są z nami. I, i, i jakby to jest takie, wiesz, nasze hermetyczne, bo chcemy, żeby klient po prostu czuł się, że, że to jest indywidualna opieka, nie, że wiesz, gdzieś tam wrzucamy do jakiegoś wora i, i, i po prostu mm. robi to komputer czy coś. Mamy normalnie analityków, którzy siedzą nad danym tematem, to wszystko wpada nam w system, siedzą, myślą, analizują, sprawdzają, gdzie możemy to zrobić, gdzie możemy przenieść i jak tylko jest możliwość, to pach. No dobra, to na czym tak konkretnie zarabiać? No wiadomo, jak tam jakiś ktoś co tam wykupuje ten pakiet. Yy, no bo jeśli dzwoni do ciebie klient, to czy ty dzwonisz do klienta, okay. słuchaj gościu, twoja, twoja rata będzie 400 stówki taniej, jak przeniesiemy to do innego banku. Mm -hmm. Gdzieba jest pieniądz dla was? W obsłudze. Mm -hmm. W obsłudze, bo wychodzimy z takiego założenia, że no i tak, tak jest po prostu, że jak klient wykupił u nas taką usługę. My się z klientem poznamy, zaproponujemy mu lepsze rozwiązanie i ma czarno na białym, ile zaoszczędzi. No to jak zaproponujemy mu, że proszę pana, możemy pana przenieść na przykład do ING, Banku Śląskiego, ten kredyt hipoteczny, zaoszczędzi pan tyle i tyle na racie, tyle i tyle na koszcie całkowitym, no to pójdzie do banku, raczej nie. Poprosi nas o to, żebyśmy my to zrobili, nie. A my, jak to zrobimy, to nam zapłaci bank. Tutaj też jest ważna bardzo informacja, bo ja działam w branży, więc mi się wydaje, że wszyscy to, wszyscy to wiedzą, ale do tej pory często dostaję to pytanie, ile się należy za Pana usługę albo coś w tym Nasza usługa jest bezpłatna. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, my mamy te same oferty, co w banku. Nie, mo nie może ona być ani gorsza, ani lepsza. Mamy to samo a od klienta nie pobieramy żadnej prowizji, tylko nam zapłaci bank. No, w ten to, sposób to działa. To w sumie troszeczkę to, to tak fair, nie? No bo... Ja jakbym wziął kredyt i na przykład ty byś do mnie zadzwonił, ty słuchaj, żuber, mam, y, będziesz miał kredyt taki, 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 wystarczy szybka sprawa zonowa to, to, to by mnie troszeczkę zaniepokoiło. Ale wiesz, jakbym sobie przeliczył, że na przykład mam jeszcze kredyt 20 lat i, mm. i za chwilę mogę mieć ratę 2-3 stówy tańszą na miesiąc, tak, na miesiąc, no to w skali roku czy tu 20 lat to się robi, no do, dobra sumka, tak? No, spoko. Tym bardziej, że to, to, to są takie pieniądze, że no, no aż boli, jak, jak wiesz, że możesz płacić mniej... A tutaj gratis dla banku, taki w ogóle, no nie wiem, 200-300 zł, bulisz co miesiąc, no to bez sensu, nie? Więc, więc myślę, że usługa bardzo fajna. A co do tego sądu i tak dalej, to to trochę jakby źle zabrzmiało. To są normalne po prostu procedury, nie? Przy każdym kredycie hipotecznym trzeba wpisać hipotekę banku do Księgi Wieczystej, a jest stała po prostu opłata 200 zł. Można powiedzieć, że jesteś Robin Hoodem? No, bo kurę zabierasz tym bankom, dajesz ludziom? No trochę tak, trochę tak. I powiem szczerze, yy, daje mi to satysfakcję. Nie. Znaczy, bo... Dla mnie yy, mi by satysfakcja dawało, że kurka wodna oszukuje system, nie wiesz, i to czy okradam, no Wale w bambuko tych najbogatszych, nie? no bo banki są najbogatszymi. No. Wiesz, my, jako pośrednicy, jako taka firma, która jakby zajmuje się ogarnianiem tych tematów dla ludzi, my nie jesteśmy zwolennikami banków. Tylko, bo często właśnie taka praca jak moja jest mylona z czymś takim, że ja jestem jakimś naciągaczem. Że ja po prostu ludzi, nie wiem, na ulicy czekam i ściągam, wiesz, za fraki, wrzucam do biura i masz, podpisuj kredyt, dawaj dowód, wezmę 40 kredytów na ciebie, nie? No tak to nie działa. My robimy kredyty ludziom nie ubezpieczenia, no ale to ubezpieczenia to wiadomo, normalna sprawa, nie? Szczególnie OC. Ale kredyty robimy ludziom, którzy przychodzą do nas. Mówią, panie Piotrze, potrzeba mi kredytu. Bo chcemy wybudować z żonką e, dom. Mamy tyle i tyle wkładu własnego. Pomoże Pan, bo żona tam na przykład pracuje dopiero dwa miesiące. To jak to zrobić? Czy będziemy mieć zdolność? I my zaczynamy cały proces, nie? Eee, cały, cały proces zaczynamy i szukamy tej zdolności, pomagamy tym klientom, żeby, żeby właśnie ten kredyt dostali. Ja nie zapomnę e, do końca życia, jak zrobiłem pierwszy kredyt, podpisałem z klientami umowę w banku, wychodzimy z banku. I właśnie klientka przytuliła się do mnie: Ja muszę pana uścisnąć. Taka była szczęśliwa, że, że, że dostali ten kredyt. No, brzmi to trochę abstrakcyjnie, szczególnie w tych czasach, gdy jest taka nagonka na, na kredyty, ale no, często tak to wygląda. Można powiedzieć, że spełniasz marzenia ludzi? Wiesz co? Nie mi to oceniać, ale jak dodałem posta niedawno na Facebooka, taki, takie ładne zdjęcie i tak dalej. Szaleństwo. Tam pojechałem, pojechałem takim opisem coachingowym troszkę, to właśnie jeden z klientów napisał w komentarzu. Że dzięki Piotr, znaczy coś tam, że polecam, i tak dalej. Dzięki Piotr za spełnienie marzenia, nie? za pomoc w spełnieniu marzenia. No więc myślę, że. Czyli coś tam się nie zgadzało, a ty pomogłeś, żeby się zgadzało, tak? Tak, no, to, to był dosyć długi proces, bo tam z nieruchomością było troszkę problemów. Tam deweloper coś się spó spóźniał, i tak dalej, i tak dalej. Więc no trochę to trwało, nie? ale w końcu dopięliśmy temat i, i zrobiliśmy ten kredyt. No i już sobie tam chyba wykańczają na ten moment tą nieruchomość. Mhm. Tak, ale to, 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 to tutaj opowiadam teraz o, o takich tematach kredytowych, gdzie tam właśnie robiliśmy tutaj klientom z okolic, nie? A jeśli chodzi o opiekę finansową, no to my działamy tak, tak już na całą Polskę z tym tematem. Także to jest. Troszkę inna zupełnie procedura, bo ktoś z Gdańska może sobie wykupić naszą usługę. My to przeanalizujemy tutaj stalowej. Mhm. Y, mamy biuro już się robi za małe, także będziemy powiększać o te y, ten nowy biurowiec, co stawiałem na okuliskiego mhm. naprzeciwko pięknego dworca PKS-u. Tak, i my takiego gościa z Gdańska analizujemy tutaj stalowej woli. Sprawdzamy, czy możemy coś zrobić. Jeśli możemy coś zrobić, to przekazujemy ten temat. Ekspertowi finansowemu mhm. z Gdańska. Powiedz mi, spotkałeś się z takim stwierdzeniem jak refinans? Tak. Co to jest refinans? To jest przeniesienie kredytu. To tak, wiesz, nie, 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 nie będę się tutaj mądrzeł i, i opowiadał po prostu. Nie, nie chcę mówić takim żargonem bankowym, przepraszam, Załyczę się. No to wiesz, uzupełnię ten. No to dobra, bo słuchaj. Mhm. E jak chciałbym, wiesz, przedstawić naszym widzom, bo no, są fatalne e, czasy, nie? Gospodarka nasza w kraju leży. E, COVID zaorał wszystko. E, jesteśmy w dramatycznej sytuacji gospodarczej. Ludzie mają coraz mniej, więcej, mniej pieniędzy, gdyż inflacja galopuje, żeby nadgonić te błędy covidowe. Mhm. E, no i właśnie, ludzie popadają w długi przez rosnące stopy tam procentowe. czy znaczy, teraz już nie podnoszę tych stóp procentowych, tak. ale przez rok podniesie te stopy procentowe. Jastrzęb Kapliński jest skoro po prostu odklejony od ziemi, wiesz, cały czas mówi, że nie podniesiemy, nie podniesiemy, ale jednak podnoszą, nie? I teraz powiedz mi, co trzeba powiedzieć takim ludziom, którzy mają kredyty i za chwilę, wiesz, no, mieli kredyt 800 zł, teraz mają tysiąca zł, czyli już mają te, wiesz, kilkaset złotych więcej, muszą odjąć sobie, nie wiem, od e, jedzenia, od odzieży, żeby spłacić ten kredyt, nie? Co mogę powiedzieć? No, jakby dużo, już bardzo dużo nie możemy zrobić. Możemy właśnie myśleć o właśnie refinansie, tak? Bo mogę to zobrazować w ten sposób. Jeśli ktoś wziął w czasach niskich stóp procentowych kredyt, to prawdopodobnie miał marżę 2,1-2,2, coś takiego. I zaczęli podwyższać tak stopy procentowe. Więc ten WIBOR zaczął rosnąć w górę. Rósł sobie, rósł sobie i tak dalej. No i teraz prawdopodobnie mają oprocentowanie 9, 9,5%. To jest masakra, nie? Bo zaczynali z oprocentowania, bo wybór był 0,2. Mieli marżę 2,2, czyli mieli oprocentowanie łączne kredytu 2,4. Teraz mają 9,5. No to jest masakra. Ale co możemy zrobić? Możemy zrobić jedną rzecz. Teraz na ten moment jesteśmy w stanie robić kredyty yy, na oprocentowanie 7,2. Dlatego, że tak, banki obniżyły teraz marże yy, i bardzo fajne są teraz oprocentowania stałe kredytu. Banki po prostu tu obniżały. W ogóle zupełnie inaczej to wygląda niż w czasach niskich stóp procentowych. Więc to jest rozwiązanie i to, to mogę jakby polecić i, i, i to działa. Nie? Wiadomo, że nie, nie obniżymy tak raty, że ona spadnie do tego początkowego poziomu, ale możemy obniżyć tą ratę o 300-400, jak to jest duży kredyt, to 500-600 to zł. Nie? Także to, to jest takie rozwiązanie. I od razu, od razu może sprostuję temat, bo boję się, że tam w komentarzach się zacznie jakaś burza, że no tak, na stałe oprocentowanie sobie teraz przenieść. Tak, genialnie, genialny pomysł. Zaczną stopy spadać w dół, to zostanę na 7-2, inni będą mieli 3, nie? Tak, tak można pomyśleć. Natomiast ja bym się tak troszeczkę zastanowił nad jedną kwestią. Na wschodzie może być różnie. Może być różnie. W każdej chwili coś się może wydarzyć. W grudniu bodajże inflacja lekko poszybowała w górę. Lekko, ale poszybowała w górę, nie w dół. Więc żeby się zaraz nie okazało, że Jaszczom Glapiński wyjdzie i powie no nie będziemy podnosić, a na drugi dzień podniesie. Bo, bo byliśmy świadkami takiego zdarzenia chyba kilkukrotnie. Więc tutaj bym tak sobie jeszcze pozostawił taką lekką dozę niepewności. A druga ważna sprawa. Banki oferują stałe oprocentowanie, na przykład na 5 lat, niektóre 7, 10, ale większość 5. I często wszyscy interpretują, że przez te 5 lat nic nie możesz zrobić z tym kredytem. Jesteś związany koniec. A to jest nieprawda. To jest stałe oprocentowanie, ale wszystkie inne zasady kredytu hipotecznego działają tak samo. Czyli możesz przenieść ten kredyt, możesz go spłacić, cuda wianki można robić. Nie? I my takie rozwiązanie, żeby sobie teraz przenieść na stałe, oferujemy tylko i wyłącznie osobom, które są świadome tego, że jak zaczną stopy procentowe spadać, to będziemy ich przenosić na oprocentowanie zmienne do innego banku. No i tyle. Takie, takie jest rozwiązanie. Więc oczywiście to, to jest rozwiązanie dla osób, które mają dobrą zdolność w miarę, w sensie dalej pracują... Bo bywa tak, że ktoś kiedyś wziął kredyt, podkręcił sobie na przykład wypłatę u szefa, wziął kredyt, dostał kredyt, szef później, wiadomo, minimalna, reszta pod stołem. No i oni teraz nie mogą sobie przenieść, nie? no to wiadomo, związane ręce, ale większość osób może, może tym kredytem żonglować. Więc poleciłbym przenieść na stałe, obniżyć oprocentowanie o 2%, to jest odczuwalne. A jakby coś faktycznie się polepszyło, to będziemy przenosić. No. Przerwa techniczna. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Tak gadamy o tych tych, o, o tych, zarobkach, tu pomagasz ludziom, zarabiasz też, no to jak to się ma do zarobków? No, nawiążę do tego disco polo, no. Kurde, wiedziałem, wiedziałem, że, że będzie o kasie, Bo, a ponoć dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, chociaż teraz słyszałem odwrotne rzeczy, że trzeba gadać o kasie i tak dalej. No powiem tak, ja myślę, że z Disco Polo można dobrze zarobić i myślę, że miałbym trochę kasy z tego Disco Polo, natomiast mój styl życia był dosyć, że tak powiem, wymagający. Finansowo, mhm. <laughs> więc, więc raczej wszystko po prostu szło. Mhm. Szło od razu, ale dobra, bo to tak trochę zabrzmi, jakby tam nie wiadomo co. Bardziej chodzi mi o to, że, że byłem młody i, i trochę nie myślałem tak bardziej długoplanowo, tylko, tylko raczej Carpe diem. Mhm. Um, Tak, ale można zarobić w Polo bardzo dobrze. Na pewno zespoły, które są na topie, a mam, mam takie info od, od jednego z menedżerów zespołu topowego. Że, że po prostu za na przykład dany miesiąc w sezonie wakacyjnym zarobili 400 tysięcy na głowę. Nie? No to dwa miesiące i budujesz całkiem fajny dom. No teraz w tych czasach to może różnie z tym, z tym domem, bo, bo wie, wiem jakie są ceny domów, ale, ale tak, także to są naprawdę dobre pieniądze. Nie? Czyli taki Zenek, czy, czy weekend, Radek Liszewski, no to to raczej, wiesz, dwa sezony i budujesz dobry, dobry dom i, i jedziesz fajną furą. Mm -hmm. A powiedz mi, e, czy robiłeś e, ludziom większą krzywdę śpiewając disco polo, czy sprzedając kredyty? I i tutaj jest bardzo ciekawe to pytanie. Specjalnie teraz przedłużam, żeby znaleźć jakąś odpowiedź, <laughs> jak z tego wybrać. Także to, to jest chyba taka klasyka, że tak no, bardzo dobre pytanie i tak dalej. Czy ja robię krzywdę? Ja tam w sumie nikomu nie jestem, nikomu nie wróg. Także zawsze, zawsze się starałem w sumie. Jak, jak śpiewałem Disco Polo, to starałem się ludziom umilić czas. Tylko to zależy od ludzi. Wszystkim je dogodzisz, nie dogodzisz, Ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili. E, Mocny tekst. E, dobre, dobre, dobre. dobre. E, tak, e, starałem się robić dobrze to, co robię, nie? E, I po prostu robiliśmy, nagrywaliśmy te teledyski, te piosenki... Jak na najwyższym poziomie, jak, jak nam się po prostu to udawało, i mieliśmy zwolenników, ale mieliśmy też przeciwników, hejterów i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ci ludzie, którym to pasowało, byli zadowoleni, więc na pewno ich tam nie krzywdziłem. A teraz, jeśli chodzi o kredyty, to ludzie, ludzie sobie mogą różnie pomyśleć. Natomiast wydaje mi się, że żaden z moich klientów nie, powie, nie pomyślał, że go skrzywdziłem. Nie? Jeśli już, no to, to bardziej tutaj sytuacja, to, co się stało, skrzywdziło ludzi. Ale powiem szczerze, że bo ja robiłem już kredyty właśnie w czasach niskich stóp procentowych, gdzie wszyscy byli happy, że wow, jakie tanie kredyty, nie? Co to za koszt całkowity? Jak biorę pół miliona, tam tylko tyle i tak dalej. Żaden z tych klientów nie powiedział, że o ty naciągnąłeś mnie na kredyt, i tak dalej. Nie? Każdy dobrze wie, z czego to wynika. Więc ja osobiście nie odczułem, żebym kogoś skrzywdził i, i, i nie miałem sytuacji, że ktoś mnie zaczepił na ulicy i powiedział, o tym i dałeś taki kredyt i przez ciebie ja teraz nie mam co jeść, nie? Także tak. Mhm. Wybrnąłem, nie? Chyba wybrnął. Wybrnął, <laughs> wybrnął no nie wiem, czy wybrnął. wybrnął, czy nie wybrnął, no. Dobra, no słuchaj, bo zachwalałeś to, że zachwalałeś. Powiedziałeś, że wiesz, no macie mnóstwo już klientów, nie mieścicie się już w biurze tym, w którym się teraz znajdujecie, mhm. czyli czyli no Czyli jest popyt na taki, na, na, na taki biznes, którym ty prowadzisz, nie? Jest popyt, bo wiesz, te wszystkie ładne domy, które widzisz tutaj na obrzeżach stalowej woli i nie tylko, e, większość mieszkań tych pięknych, wyremontowanych, e, to praktycznie wszystko kredyt. Nie, 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 ma, nie ma złudzeń. No. Tak naprawdę jest bardzo dużo osób, które nie mówią, że mają kredyt, a mają kredyt. Mhm. Ja to wiem. Nie obowiązuje tajemnica bankowa, więc oczywiście trzymam to dla siebie. Raz miałem taką sytuację, że siedziałem ze znajomymi, e, coś tam gadaliśmy i mi zaczynają opowiadać o właśnie jakiejś dziewczynie, że tam jak ona to w ogóle ogarnia, że pracuje i tam w sumie buduje teraz dom, coś tam, coś tam. ja wiedziałem dobrze o co chodzi, bo to moja klientka, nie? Ale wiadomo, grubowa, grubowa cisza, e, buzia na kutkę i. Jak i, ksiądz profesjonalny. Tak, tak, dokładnie. No. No i teraz ja się zaciąłem. Była To dobrze, że nie ja, ja no, to... Widzisz, że chciałem cię zastrzelić tym, tym pytaniem no. Co jest, z tym, tym przy to, to jest to, 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 to pytanie? Co miałem zadać? Widzisz, ona wiedziała tak? I ci nie powiedziała Ale, ale mi to aresz mówił A kur... Paruwa. Ale mi to Adam się przeczytał, ale naprawdę zapomniałem jak ono brzmiało. Także teraz odpowiedziałem na freestyle. Ale Adam, jesteś paruwa i niech to, niech to poleci na antenę. To, no to dalej leci? No a jak no? Akurat on jest gruba Aha, bo w, albo okay. wcale. No, nie, no kurka wodna. No. Ja myślałem, że to będą jaja za chwilę, a tu widzę gościu przygotowany, no. był. Nie, naprawdę nie, nie pamiętałem. A no dobra, nie pijemy w ogóle dzisiaj piwka, My, moi drodzy, nie pijemy piwka, gdyż y, gadamy o poważnych rzeczach y, y, bankowych, y, oczywiście naszym patronem jest dzisiaj piwko też Lasowiak, dostaniesz w prezencie, bo... Y, bardzo mnie to cieszy. Tak? Tylko no. sobie wybierzesz miglanca piwo brzuszkiniowe, jakie w ogóle lubisz, ciemne, jasne, nie wiem, kwaśne. Jasne. Jasne? Jasne. No to dostajesz prezencie od, od tego. Dobra, wracamy Dla... do tematu kredytów i całego tego szaleństwa procentowego, gaplińskiego, Jastrzębia i tych wszystkich zjawiłych tematów z pożyczkami, kredytami. Piotr, pożyczyłeś branżę artystyczną. Rozrywkową. Rozrywkową bardziej, dokładnie, bo disco polo to nie jest artysta w ogóle. Um. <laughs> Spokojnie, wyjaśnimy sobie to po programie, <laughs> okej? Kurde, nawet będzie soluwa pod tym. od pod... niedzielę pod szkołą. Pod szkołą. na zajezdni. Tak? Tak. Czujesz, że spełniasz jakąś misję w swoim życiu? Że wiesz, no tych ludzi w, wyciągasz z dołka, z tarapatu? Myślę, że tak. A pamiętasz, masz jakąś taką historię, oczywiście nie mów personalnych, gdzie naprawdę no było grubo? Co mamy? Mamy te... łzy, później łzy szczęścia, później wiesz, no. Miałem, miałem takie sytuacje, ale wiesz, tutaj mogę przytoczyć taką zorganizowaną akcję na tych wakacjach, bodajże, tak. W jednym z banków była bardzo fajna oferta na konsolidację kredytu gotówkowego. Na dany moment większość kredytów gotówkowych miało oprocentowanie dajmy na to 14% a my przenosiliśmy do banku na oprocentowanie 7,99, 0% prowizji nie? I, i to był po prostu kosmos. To był po prostu kosmos, bo ludzie o tym nie wiedzieli, a my dzwoniliśmy do klientów i tam panie taki i taki, możemy pana przenieść i, i tak dalej, no to, to powiem szczerze, że widziałem to szczęście na twarzy, a ja miałem mega radochę, Idąc do banku na podpisanie umowy, i później rozmawiając z klientem, nie, że, że po prostu coś takiego ogarnąłem temu klientowi. Mm -hmm. A powiedz mi, bank, banki okłamują swoich klientów, albo po prostu świadomie zatajają. Czy wiesz co? To jest tak, że jest tego bardzo dużo. Podpisując taki kredyt hipoteczny, pani z banku, a szczególnie te, te z którymi my współpracujemy, Naprawdę tłumaczą wszystko, mówią tutaj taka marża, tu takie to, taki koszt całkowity, tu taka opłata, bo tu trzeba kartę, za kartę taka opłata, za to taka opłata, za to taka. I to wszystko jest powiedziane, jest pokazane, no tylko umówmy się. Przychodzisz na takie podpisanie umowy i po pięciu minutach ty nie wiesz, co ona do ciebie mówi. Nie? No bo słuchaj, bo tak naprawdę y, interesuje mnie to, że już ta, te pieniądze już mam, nie? To, a czasami niektórzy ludzie mówią, dobra, to zaraz, to będzie później. No jak się dzieje, wola tak, nieba, tak, tak. jest hajs, budujemy ten dom, nie? Tak, bo remontujemy mieszkanie, tak, dokładnie, nie? Dokładnie. A, ta, a często ludzie właśnie nie zdają sobie sprawy, że potem dopiero mogą być jaja, nie? Mhm. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, oczywiście y, gdzieś tam na pewno były różne jakieś dziwne, chore akcje i tak dalej, ale jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, to większość z tych umów to jest praktycznie to samo. To są umowy tworzone przez prawników. To jest taki, że tak powiem, kolokwialnie dupochron dla banku. Co by się tam nie działo, to i tak bank jest na, na tej pozycji wygranej. Natomiast te treści, no to jest po prostu wszystko ustawiane wcześniej. To jest taka standardowa umowa kredytu hipotecznego. Najważniejsze jest to, jakie warunki my podpisujemy. To jest zazwyczaj pierwsza, druga, trzecia strona i tam jest, jaką mamy marżę. Na jaki okres kredytu, e, jakie, jakie oprocentowanie ogólnie na dany moment, ile jest prowizji, czy coś w tym Także to jest bardzo ważne. A to, co tam dalej, no to, to są paragrafy, po prostu jest tego czytania bardzo dużo i nikt tego nie robi. A nie? ty masz od tego ludzi, co, co, co czytają te wszystkie paragrafy, te wszystkie umowy? Wiesz co, my współpracujemy z kancelarią, ale zajmujemy się zupełnie czym innym. Zajmujemy się właśnie odzyskiwaniem prowizji, jakiś odsetek, unieważnianiem umów, które po prostu były bezpodstawnie zawarte. Nie? Ale tak, jeśli chodzi o takie przeczytanie umowy, kredytu hipotecznego, to my robimy zawsze tak, że zawsze nasi klienci mają wcześniej taką umowę. I zawsze mogą sobie ją przeczytać w domu. Co często robią? Oczywiście na pewno nie przeczytają wszystkiego, ale na pewno te najważniejsze rzeczy e, czytają, a później jeszcze omawiamy taką umowę w banku. Istnieje coś takiego, e, że można odstąpić od umowy. Masz 14 dni na odstąpienie od umowy, więc można taką umowę wziąć albo tą wcześniej, którą ja wysyłam, ten projekt wziąć i skonsultować z radcą prawnym. Miałem raz taką sytuację, była konsultacja z radcą prawnym, no ale to, to było coś takiego, że ten radca prawny w ogóle przyczepił się o takie, takie dziwne rzeczy, totalnie jakieś typu: czy może, może nie być okresu karencji w kredycie? Jak to jest budowa domu? Jak jest budowa domu, to nie może, nie może nie być. Zawsze musi być okres karencji. No i my takie umowy nie zmienimy, no, no, nagle cały bank e, będzie zmieniał umowę dla jednego klienta i wszyscy mają okres karencji, a ten klient nie będzie miał okresu karencji, nie? Także to takie jakieś dziwne rzeczy, a po, nie wiem czy on w ogóle czytał to właśnie od deski do deski, bo o jakieś tam inne rzeczy to w ogóle nic tam, nic tam nie było, nie? Jakie zapisy i tak dalej. Tylko takie jakieś dziwne w ogóle rzeczy. Mi się wydaje, że po prostu to wziął Cię i chciał zabłysnąć, że niby coś zrobił. Tak, że niby coś zrobił, odpisał klientowi, wypunktował. No ja jak zobaczyłem te punkty, no to praktycznie, bo od klienta dostałem pytanie, czy jest możliwość zmiany tego, no to no, nie odpisywałem na maila, tylko zadzwoniłem, bo mówię, no nie, nie chcę być niegrzeczny, i nie chcę panu odpisywać na każdy podpunkt nie. Mhm. nie? No bo tak bym musiał odpisać. No, no nie, nie, nie zmienimy. No, no. Dobra, Piotra, wspomniałeś, że macie pakiety e, dla swoich klientów takich mhm. w, w kopertach fioletowych jakichś. E, Tak, tak, tak. Zaraz tutaj chyba e, dostaniemy te pakiety. Na, e, nasza wodzianka. E, tak, e, wodzianka, <laughs> dokładnie, jak, jak u kuby u wojewódzkiego e, przekazuje. Powiedz mi, co to przykazujesz? Bo przed programem tłumaczyłeś mi sobie myśleł, nie, no dobra, na antenie niech gościu dobra. powie, bo e, mów do, tutaj do tego, Aha, co, to, co tutaj e, jest. Okay. E, to są pakiety. Pięć kopert, pięć pakietów ze specjalnym kodem. Tutaj dla, dla widzów kanału na warsztat. Mhm. To jest taki od nas prezent. Każdy, kto nie wiem, wylosuje, czy nie wiem, zrobisz jakiś konkurs, konkurs, nie wiem, jak, jaki masz zamiar, w jaki sposób masz zamiar rozdać te pakiety. Tak czy siak, osoba, która taki pakiet otrzyma, wchodzi sobie na naszą stronę i może wybrać jeden z trzech pakietów, i po prostu skorzysta z naszych usług. Jest to opieka finansowa, o której już wcześniej wspominałem. My się skontaktujemy, pomożemy w znalezieniu lepszej oferty kredytu hipotecznego czy ubezpieczenia, i na pewno pomożemy. Jeśli macie problem z kredytem, Albo z pożyczką, albo chcecie, żeby było taniej, to wtedy losujecie od nas te fajne adwentowe e, koperty. Akurat nie Wielkanoc, adwent jest, więc chyba wstrzelili się w temat. No. <laughs> adwent czy, czy post? Nie. na no, adwent jest, nie? Nie, adwent to chyba przed świętami Bożego Narodzenia, nie? <laughs> dobra, nie wiem. Dobra, nie jestem kościelny już, dobra. Dobra, <laughs> Ja... ja bym zostawił. <laughs> tak. Nie, a myślałem, że to zostanie właśnie specjalnie tak. No, i dobra no. Adwentowe fajne kopertki. będziemy. Ale nie, jak to jest? Dobrze mówiłem? Czy ja nie, no, Adwent jest, jest przed Wielkanocą. Nie, no, Adwent jest, jest przed Wielkanocą. A to pójdzie na, na wizję? <grystanie> dobra, fajne fioletowe kopertki tutaj od Fiotka mamy. No. Marcin, nie klej, nie tego, nie montę, nie, nie, nie ty tego. Będzie wesoło, jaki tuman prowadzi tutaj ten warsztat. E, dobra, e, tak jak mówię, macie problemy, to tutaj będzie do wygruszania pakiety, czyli Piotr Durda ze swoim zespołem, który jest już tak liczny, że rozpykają się w biurach i będą za niedługo się tak. przeprowadzać. A mało tego, e, powiedz e, wiedzą, e, jak u ciebie się zajebiście pracuje. A y, to jest y, bardzo fajna rzecz. Chyba jesteśmy jako y, pierwsza y, firma stalowej woli, w której pracuje się 4 dni w tygodniu. Szaleństwo. 4, y, po 8 godzin. Po 8 godzin, tak, tak. Nie, że tak y, chwyt marketingowy, a wszyscy siedzą po 12 godzin. Czyli <laughs> e, weekend zaczyna już od czwartku po południu. Tak, dokładnie. I... dokładnie. A zrobiliśmy to po to. Oczywiście jest tam, są już jakieś badania i tak dalej, gdzieś tam pewnie amerykańscy naukowcy to, to przebadali, jak wszystko. Ale nie, no są badania, że po prostu firmy, które wprowadzają ten system, to pracownicy po prostu pracują wydajniej. A my wprowadziliśmy to dlatego, że po prostu w naszej pracy ta głowa naprawdę musi bardzo dobrze pracować, czyli w naszej pracy siedzenie 12 godzin. Nie ma sensu, bo 5 godzin będzie w ogóle totalnie bez sensu. Yy, więc wymyśliliśmy ten, ten właśnie czterodniowy tydzień pracy, i u nas się pracuje od poniedziałku do czwartku. W czwartek już jest weekend, chodzi o to, żeby piątek, sobota, niedziela. Żeby po prostu w te dni zregenerować siły i umysł. No chyba, że ktoś nie potrafi odpoczywać, tylko jeszcze bardziej się zmęczy, no to takiej sytuacji byśmy nie chcieli. Ale ogólnie po to to jest, żeby wpaść w poniedziałek do pracy i zacząć tą pracę na maksa. Nie? Bo tak jak wspominałem wcześniej, siedzenie tak, tak po prostu nad tym komputerem i tak to, dalej, to nie daje nic. No oczywiście, ten temat 8 godzinny tryb pracy to jest po prostu ściema, nie. Tak samo jak z nauką w szkołach podstawowych, niektórych przedmiotów też bez sensu. Ale to jest temat na inną rozmowę. No to co, Piotrek. Fajnie, że przyszłeś, fajnie, że opowiedziałeś troszeczkę tajników, zdradziłeś tych, tych show biznesowych diskopolowych. Fajnie, że naświetliłeś temat, na czym polega opieka finansowa, bo naprawdę dużo ludzi, ja na przykład nie wiedziałem mniej więcej o co to chodzi i szczerze mówiąc, jak już widziałem kredyt, napis kredyt, pożyczka, to już w tym się wyrzucałem u lotkę albo coś w tym stylu, ale teraz wiem, że na przykład jakbym miał problem, a zdarzało się w moim życiu, że miałem problem ze spłatami pożyczek kredytów, albo y, gdzieś tam rata poszła do góry, to już będę wiedział, że na przykład do takiego człowieka trzeba się zgłosić, i, tak, i, i ty po prostu ogarniesz to, nie? I mówisz ty, słuchaj, no, przyciśnij pasa, albo po prostu spadamy do tego banku, do innego banku, i, i tam będzie taniej, nie? Dokładnie. I nie weźmiesz ode mnie pieniędzy. Yy, tak, tak. I to Tylko weźmy taki... sobie tam od banku. Tak, dokładnie, zabiorę im. No, no. Nie zabieraj do... tym, tym, tym szubrawcom. Nie, nie dam im się nachapać no. twoim kosztem. No. 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 E, także tak, tak jak najbardziej. Właśnie zapraszamy i Alder Partner, Alder partner e, za niedługo właśnie... Na to... dole tam napiszemy. To, tak, w tym. powiększamy to biuro, znaczy w sumie przenosimy się tam uli... na drugą stronę ulicy, także będzie może nas odwiedzić w pięknym nowym biurowcu. Poinformujemy naszych widzów, tak. jak się tam przeniesiecie to, to, to myślę, że będzie w ogóle fajna sprawa, bo w Stalowej Woli nie ma takiego miejsca, nie? Także to będzie taki fajny klimacik. Takie, takie troszkę warszawskie korpo brzmi grubo. Dobra, dzięki Piotek za przyjście. Dzięki. Siemka hej.